Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze, w obliczu tego bogatego sprawozdania z realizacji zadań w zakresie gospodarki wodnej przez dwa ostatnie lata chcę zapytać o to, czy w związku właśnie z takim rozczłonowaniem mocnym i często nakładaniem się bądź rozchodzeniem się kompetencji wszystkich tych, którzy mają realizować zadania związane z gospodarką wodną, czy resort szykuje zmiany w zakresie zarządzania wodami w Polsce. Te próby już od jakiegoś czasu trwają, próby związane z nową koncepcją, z nowym pomysłem na zarządzanie wodami. Przychodzą one najczęściej w sytuacji właśnie klęsk żywiołowych, w sytuacji powodzi. Ja nad tą powodzią też się chwilę chcę ostatnio zatrzymać. Mianowicie mam świadomość, że mam ograniczone środki, zarówno działania związane z recenzjonowaniem wody, jak i działaniami przeciwpowodziowymi. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie o tej, według mojej oceny, którą da się beznakładowo zrobić. Mianowicie chodzi o głębokość koryt i odmulanie i pobieranie chociażby piasku, żwiru. Mówię tutaj o Wiśle. Jeżeli Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Regionalny tych pieniędzy nie mają, bo nie mają, to wydaje mi się, że trzeba robić wszystko, bo przedsiębiorcy zgłaszają się z konkretnymi pomysłami, składają oferty na pobór tego urobku, co miałoby skutki obu stron. Z jednej strony ważne znaczenie gospodarcze, z drugiej strony pogłębianie tych koryt. Okazuje się, że po ustąpieniu powodzi za chwilę Wisła jest praktycznie nieżeglowna. Mówię chociażby na odcinku Sandomierza, Zawichostu. Nawet łodzią płaskodnędną z Zawichostu do Sandomierza dwa tygodnie po ustąpieniu powodzi nie można było dojechać. To jest jedna kwestia. W związku z tym, czy rzeczywiście resort widzi i ma pomysł na to, żeby takie regulacje prawne wprowadzić, aby pozwolić na zmiany związane chociażby z udrożnieniem i przy stosowaniem Wisły chociażby do pływania turystycznego, nie mówię tutaj już nawet o gospodarczym, to jest jedno pytanie. I dwa, czy rzeczywiście chcę wrócić jeszcze na chwilę do usuwania skutków powodzi, były bardzo one trudne ze względu na obostrzenia związane z wymaganiami ekologicznymi. Mówię tutaj o rezerwatach, o prawda naturze, gdzie często, jak nawet były pieniądze, nie można było z miejsca ruszyć ze względu na obostrzenia prawne. Czy od tego czasu do tej pory nastąpiły zmiany w prawie tak, aby rzeczywiście zarządzający w świetle dzisiejszego prawa wodami mogli takie skutki szybciej usuwać i taniej usuwać, bo była to, przyznam Państwu, droga przez mękę. Ja się wtedy tym zajmowałem z poziomu regionalnego. Dziękuję za uwagę.